Cześć, z tej strony Maciej Wąsowski. Dzisiaj w Przeglądzie Wąsa gość wideo, ale myślę, że bardzo ciekawy. Porozmawiamy z przedstawicielem klubu, który wydał tej zimy najwięcej spośród wszystkich zespołów Ekstraklasy na transfery, bo naszym gościem będzie dyrektor sportowy Rakowa Częstochowa, Robert Graf. Serdecznie zapraszam. Panie dyrektorze, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby omówić pana pierwsze okno transferowe w Rakowie Częstochowa. Jak pan je oceni w skali szkolnej? 1-6. Było dobre, bardzo dobre. Patrząc na przykład na tabelkę w Transfermarkcie, to Raków jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wydatki. Czyli co, było dobre, bardzo dobre? Ja nie lubię oceniać okienka tak naprawdę zaraz po okienku. Natomiast gdybym miał się zdobyć na taką ocenę na dzisiaj w kontekście tego, co sobie planowaliśmy, co się udało, a co się z różnych przyczyn nie udało, to pewnie takie 4 solidne. Mm-hmm. No właśnie, te transfery do klubu. Szymon Czyż, Warta Poznań, Dejan Sorescu, Dinamo Bukareszt, Bogdan Rakowitan, Botoszani, Ilja Szkurin, CSKA Moskwa. Dodatkowo przyszedł też Oskar Krzyżak, powrócił z wypożyczenia do Skry Częstochowa. Z klubu odeszli Iwo Kaczmarski do Empoli, Marko Poletanowicz do Wisły Kraków, Aleksander Gwedesz, rozwiązana umowa, podobnie Żarko Udowicic, Jordan Kotny-Perkins, Daniel Szolongowski i Miguel Luis z wypożyczenia do Warty Poznań. Jak pan to wszystko podsumuje? To wszystko było zaplanowane, czy niektóre z tych ruchów wychodziły jakby troszkę po drodze? Nie, no to akurat było wszystko zaplanowane, jeżeli chodzi o czy rozwiązania kontraktów, czy wypożyczenia naszych zawodników, w tym przypadku konkretnie do Warty Poznań, po to, żeby mieli możliwości, jak największe możliwości grania, więc w tym nie było przypadku. Co do ruchów przychodzących, to te, które zostały przeprowadzone, też oczywiście były zaplanowane. Nie wszystkie się udały, tak jak mówiłem wcześniej, ale to pewnie za chwilę się rozwinę. Natomiast nie było tutaj tych tak zwanych transferów z przypadku albo takich okazjonalnych z ostatniej chwili. Mm-hmm. Ma pan właśnie doświadczenie już w pracy w roli dyrektora sportowego w Warcie Poznań. Jeszcze raz? I w Olimpii Grudziądz. Jaka to jest specyfika pracy dla takiego klubu, jakim w tej chwili jest Raków Częstochowa? Wicemistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski, drużyna, która pretenduje do najwyższych celów w naszej lidze. Różni się ta praca od tych mniejszych klubów? Co do samej specyfiki, konstrukcji tej pracy i zasad, pewnie niewiele, co do oczekiwań znacząco, ale to jest naturalne. Jestem aktualnie w klubie z ogromnymi aspiracjami, co mi też się bardzo podoba i naturalne jest to, że oczekiwania są wyższe. Więcej, szybciej, lepiej. Poprzedni dyrektor sportowy Rakowa, Paweł Tomczyk, często mówił, że no nie udawało się jakby pozyskiwać do Rakowa tych zawodników z tych pierwszych miejsc, listy życzeń na poszczególne pozycje. A jak u pana było z tymi jedynkami? Faktycznie, na przykład, nie wiem, Dejan Sorescu taką jedynką z którejś pozycji był? Tak, absolutnie. To chyba sprowadza się do takiej realnej oceny tego, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. No, ci chłopcy, z którymi my chcieliśmy podpisać kontrakty, chcieli podpisać z nami, natomiast nie, z różnych przyczyn niektóre tematy się nie udały, natomiast oni nie poszli do innych klubów, po prostu zostali zablokowani w swoich klubach z różnych też przyczyn. Natomiast to jest kwestia realnej oceny możliwości i pozyskania danego zawodnika, no bo jeżeli chcielibyśmy pozyskać kogoś poza naszymi możliwościami, to pewnie by nam odmówił, ale ciężko się temu dziwić. A jest właśnie jakiś taki zawodnik, z którym wy rozmawialiście, ostatecznie nie trafił do was i zmienił klub, albo nie wiem, został w tym klubie? Może dyrektor zdradzić nazwisko? Nazwisk nie chciałbym zdradzać, bo my pewnie do tych tematów wrócimy w kolejnym okienku. Natomiast tak, były takie tematy, natomiast oni nie zmienili klubów, oni zostali w swoich klubach. Mhm. A jakieś kierunki, jeżeli chodzi o piłkarską geografię? Z jakich rynków? No to różne rynki. Różne rynki, także no nie chciałbym zdradzać, bo tak jak mówię, na pewno będziemy wracali do tych tematów pod kątem letniego okienka transferowego. A jak sam pan dobrze wie, transfery lubią ciszę. Dokładnie, no ale dzisiaj troszkę o nich pomówimy. 1,5 miliona euro, które wydał Raków Częstochowa w tym okienku transferowym, to jest kwota trafiona? Nie do końca. Czyli więcej czy mniej? Troszkę mniej. Troszkę mniej, okej. Okay.
Ale to wychodzi na to, że za jakość trzeba płacić? Tak, to naturalne. Za jakość trzeba płacić, szczególnie w zimowym okienku, które jest specyficzne. Tutaj ciężko pozyskać zawodników wolnych, bez kontraktów. Wiadomo, że atrakcyjnym tematem i kierunkiem jest wtedy Skandynawia. Natomiast ci najlepsi zawodnicy ze Skandynawii też wybierają mocniejsze ligi dosyć często, bo oczywiście tam też mieliśmy pewne tematy. I to jest może właściwie jeden temat zawodnika z Bodo Glimt, z którym byliśmy zainteresowani, ale on wybrał inny klub, ale to był ten taki mało realny temat, więc tutaj nie było zdziwienia. To jakby koryguje moją wcześniejszą odpowiedź. Ale to może możemy zdradzić nazwisko, no bo jeżeli on zmienił klub, to pewnie poszedł jeszcze gdzieś wyżej, półkę. Tak, poszedł do Bundesligi, to możecie sobie sprawdzić. Okej, okay. Czyli bez nazwisk. Bez nazwisk. Dobra. Jakby wracając do pierwszego pytania, tego pierwotnego, zgubiłem wątek. Te 1,5 miliona euro, za jakość trzeba płacić? Tak, trzeba płacić, bo powtarzam raz jeszcze, szczególnie w zimie, pewnie w lecie też, jeżeli chcemy wzmacniać drużynę, to za jakość trzeba płacić. Mhm. Oczywiście na koniec dnia najważniejszy jest stosunek jakości do ceny i to będzie zawsze dla nas kluczowe. Czy dla Rakowa Częstochowa ten okres transferowy w tym sezonie już się skończył? Bo ja przypomnę, że okno transferowe zamknęło się 28 lutego dla polskich klubów, ale w dalszym ciągu można chociażby pozyskiwać piłkarzy, którzy są wolni. Więc ktoś jeszcze się może pojawić nowy w kadrze Rakowa? Na dzisiaj nie zakładamy takich ruchów. Wiadomo, że sytuacja geopolityczna jest trudna. Mhm. Zobaczymy, co się zadzieje w najbliższych tygodniach, natomiast na dzisiaj nie zakładamy jakichś dodatkowych jeszcze ruchów. Mhm. Tak patrzę na kadrę Rakowa, to w zasadzie takiego rywala bezpośredniego do gry na swojej pozycji nie ma Patryk Kun, bo on jest lewonożnym wahadłowym. Drugiego lewonożnego wahadłowego w tej chwili nie macie. Czy to właśnie Soresku ma z nim między innymi rywalizować o miejsce w składzie? No, Dejan może tak naprawdę zagrać i na prawym, i na lewym wahadle, czasem też na dziesiątce, więc szczęśliwie jest takim uniwersalnym trochę żołnierzem. Więc na dzisiaj naturalnie on. Natomiast nie ukrywam, że my ciągle szukamy wzmocnień na tę pozycję. Oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni z dyspozycji Patryka, natomiast na pewno potrzebujemy też jeszcze tam rywalizacji na tej pozycji. Mhm. Jak bardzo kontuzje Bogdana Rakowitana i Marcina Cebuli no, sprawiają problemy, jeżeli chodzi o kadrę Rakowa w tym momencie, bo to są zawodnicy, którzy mogą wypaść w zasadzie z gry no, do końca rundy. No, komplikuje nam to trochę życie, nie będę ukrywał, a to są ważni zawodnicy. Bogdan też pokazał, że bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowej jedenastce i po jego kontuzji troszkę wracamy do punktu wyjścia. Mhm. Sprzed okienka transferowego, więc no jest to problem, z którym musimy się zmierzyć. Mhm. Iliasz Kurin to też najnowszy nabytek Rakowa Częstochowa. O tym, że on może do was trafić, mówiło się już bodaj od stycznia. To był transfer, którego formalności było bardzo trudno dopiąć. Przypomnę, on był wypożyczony z CSKA Moskwa do Dynama Kijów i wy teraz żeście go przechwycili i wypożyczyliście go z CSKA. No było tyle trudne, że jakby były trzy strony w tym układzie. To był ten jeden z dwóch trudnych transferów, o których kiedyś wspominałem, że są do zrobienia. Więc tak naprawdę rozmowy były prowadzone i z CSKA i przede wszystkim z Dynamo Kijów w kontekście skrócenia jego wypożyczenia. To trochę trwało, ale na koniec udało się to zrobić. Niestety jakby sytuacja ta geopolityczna się w to wszystko wplątała, ale tak naprawdę w ostatniej chwili udało się Ilię ewakuować z Kijowa, ponieważ on wyjechał o 5 rano w dniu pierwszych bombardowań, więc tak naprawdę rzutem na taśmę w ostatniej chwili wyciągnęliśmy Ilię z Ukrainy. Właśnie, no chciałbym wrócić do tej drogi, bo ja słyszałem, że ona była w istocie dramatyczna. 16 godzin, braki paliwa po drodze. On naprawdę i dosłownie uciekł przed wojną z Ukrainy. Tak. Ich rano obudziły bomby tak naprawdę. Więc on ze swoją partnerką wyjechali w ostatniej chwili. Myślę, że parę godzin później no, byłoby to bardziej skomplikowane i trwałoby jeszcze dłużej i wiązałoby się z jeszcze większymi nerwami. Także
Na razie musi Ilia to wszystko przetrawić, przerobić w sobie. Będziemy mu w tym pomagać i wprowadzać go powoli do gry. Właśnie, w jakim on jest stanie psychicznym? Kiedy można myśleć o tym, że on będzie gotowy do debiutu? Ciężko mi określić, kiedy będzie gotowy do debiutu. Natomiast Ilia już w swoim życiu sporo przeszedł, bo uciekał już wcześniej przed reżimem białoruskim Łukaszenki, więc ciężko powiedzieć, że jest przyzwyczajony do takich sytuacji, bo chyba nikt nie jest, a szczególnie do bombardowań, ale to jest silny psychicznie młody człowiek, więc myślę, że dosyć szybko się zaaklimatyzuje. Tak, on jest też Białorusinem, który grał ostatnio na Ukrainie, ale też trzeba pamiętać jedną rzecz, że on jest wrogiem reżimu Łukaszenki. Między innymi z tego powodu zrezygnował z gry w reprezentacji młodzieżowej i w ogóle z reprezentowania Białorusi do momentu, kiedy pan Łukaszenka nadal będzie prezydentem tego kraju. To prawda. Popełniliście bardzo ładny artykuł na Weszło w tej sprawie. To wszystko się zgadza i on jest zadeklarowanym wrogiem Łukaszenki, więc on nie ma powrotu na Białoruś na dzisiaj. Tam mieszka cały czas jego rodzina. Więc mówię, młody człowiek, który jest po dosyć dużych przejściach. Jasne. Dużo transferów tej zimy uciekło wam w ostatniej chwili, tak jak ten chociażby zawodnik z Bodoglimp. Były jeszcze takie przypadki? Ten z Bodoglimp tam nie uciekł, bo tak jak mówię, tam gdybyśmy ten transfer przeprowadzili, to on był po prostu mało realny. To były gdzieś tam takie rozmowy kurtuazyjne bardziej, czy ten kierunek byłby kiedykolwiek przez nich rozważany, albo gdyby miał mniej ofert stopowych lig, to czy byłby rozważany. Także nie traktuję tego transferu jako coś, co nam uciekło. Natomiast transfery, które z jakichś przyczyn nie doszły do skutków, tak, było ich sporo, szczególnie środkowych obrońców, półprawych, półlewych. Tutaj te tematy zostały na pewnym etapie zablokowane przez aktualne kluby zawodników. Czyli tak jak pan mówi, temat może kiedyś jeszcze wrócić. Tak. Nie można też uciec od tego, co się dzieje na Ukrainie i w Rosji. Stowarzyszenie Zawodowych Piłkarzy FIFPro mówi otwarcie, że będzie pomagać w rozwiązywaniu kontraktów piłkarzy w Rosji i piłkarzy na Ukrainie. Jeżeli chodzi o rosyjskich zawodników z Premier Ligi Rosyjskiej, no to oczywiście głównie chodzi o zagranicznych graczy. Czy Raków Częstochowa będzie monitorował to, co się będzie działo z zawodnikami i z Ligi Ukraińskiej, i z Ligi Rosyjskiej? Monitorujemy na bieżąco. Z Ligi Ukraińskiej oczywiście chodzi tylko o zawodników zagranicznych. Mhm. Natomiast tak, monitorujemy tę sytuację na bieżąco. A to też nie jest tak, że zawodnicy, którzy dzisiaj rozwiązują w Rosji kontrakty, wysokie kontrakty, będą szukali swojego kawałka ziemi w Polsce, tylko w Polsce. Więc to nie są łatwe tematy, ale monitorujemy to. Mhm. No trzeba też wrócić do Rakowa, jeżeli chodzi o piłkarzy wicemistrzów Polski. Czy któryś z waszych graczy miał jakieś propozycje tej zimy, no, które zdecydowaliście się odrzucić? Dwóch graczy, tak, miało takie propozycje, które odrzuciliśmy. Ale co, one nie satysfakcjonowały zawodników czy was? Nas, a z zawodnikami się umówiliśmy, że przynajmniej do lata dalej jesteśmy ze sobą razem i to było w przypadku jednego zawodnika, a w przypadku drugiego on wiedział, że ta oferta jest niesatysfakcjonująca i jakby akceptował to. Mhm. Wiele klubów polskich mówi, że przynajmniej jednego piłkarza na okno muszą sprzedać. Czy Raków też jest w takiej sytuacji? To nie jest tak, że musimy sprzedać. Pewnie fajnie byłoby sprzedać, żeby ten budżet spinać. Natomiast my nie jesteśmy absolutnie pod ścianą, żebyśmy musieli to robić. Mhm. Chciałem też zapytać o tą trójkę wypożyczoną do Warty Poznań. To, że pan wcześniej tam pracował, miało wpływ na to, że oni tam trafili? No pewnie ułatwiło naturalnie tę ścieżkę. Żeby tam trafili, Warta była w takiej, a nie innej potrzebie. Także potrzebni byli zawodnicy, raz, że młodzieżowiec, ponieważ Szymona pozyskaliśmy do Rakowa, dwa, zawodnik do środka pola, kreatywny, technicznie dobry, czytaj Miguel Luis, no i opcja jeszcze do obrony, czyli Jordan. Także tak, no na pewno to ułatwiło, jakby te rozmowy były po prostu łatwiejsze. Mhm. Marko Poletanowicz to jest piłkarz, który dużo grał w Rakowie, Marka Papszuna. To, że on odszedł, to jest spowodowane tym, że zaczął przegrywać po prostu rywalizację o miejsce w środku pola, czy po prostu też to była korzystna oferta i dla was, i dla piłkarza?
Marko zaczął przegrywać tę rywalizację w środku pola i też to widział, a jego kontrakt wygasał w czerwcu. Więc uznaliśmy wspólnie, że to będzie najlepsze rozwiązanie dla niego i dla nas. Kiedy pan zacznie pracę nad nowym oknem transferowym? To się już dzieje? To trzeba od razu płynnie do tego przechodzić? Oczywiście, to się już dzieje, także te prace już trwają. Niestety nie mam komfortu, nie pracuję w komforcie czasu, bo dosyć późno zacząłem w Rakowie, to jest jakby naturalne, więc wiele rzeczy jeszcze tutaj muszę sobie zorganizować tak, żeby ta praca była płynniejsza. To się dzieje na bieżąco. A czy Raków już interesuje się piłkarzami, którym 30 czerwca wygasają umowy? Z kim jesteście w kontakcie? Bo możecie z takimi piłkarzami rozmawiać. No to takie kontakty nawiązują się już na poziomie października, listopada. Więc tak, naturalnie jesteśmy w kontakcie z niektórymi piłkarzami. Mhm. To jak będzie wyglądało to letnie okno transferowe Rakowa Częstochowa? Będzie pośrednio uzależnione od tego, które miejsce zajmiecie w lidze i czy obronicie trofeum Pucharu Polski? Nie. Czyli? Mamy określony cel długoterminowy i to, czy my zajmiemy dzisiaj pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce, czy zdobędziemy Puchar Polski, czy też go nie zdobędziemy, nie będzie miało na to wpływu. Oczywiście my wyznaczamy sobie cele jak najwyższe, ale to nie rzutuje dzisiaj na kształt najbliższego okienka transferowego. Czyli trzeba się przyzwyczaić do tego, że w tych zestawieniach różnych na Transfermarkcie, innych branżowych portalach Raków Częstochowa, jeżeli chodzi o wydatki, będzie często w czołówce. Tego nie mogę obiecać, bo to jest też tak, że my chcemy za wszelką cenę wydawać pieniądze. Oczywiście będziemy szukali jak najlepszych okazji, ale jeżeli trzeba będzie zapłacić za jakość, to jesteśmy gotowi za nią zapłacić. Jasne. Dyrektorze, wszystko z mojej strony. Dziękuję serdecznie, powodzenia życzę. No i żeby tych transferów, tych jedynek było dużo. Dziękuję bardzo, taki jest cel. Kłaniam się.